Często jest tak, że mówię o rzeczach, które podporządkowane są pewnym mniej lub bardziej znanym, ale konkretnym i niezaprzeczalnym prawom. I o takich zjawiskach stosunkowo łatwo jest mówić, o ile merytorycznie jesteśmy do tego przygotowani. Sprawa natomiast nieco się komplikuje, gdy chcemy poruszyć zagadnienia, które wymykają się ściśle naukowym konwencjom. Zatem gdy do naszych rozważań wprowadzamy tak zwany czynnik ludzki, humanistyczny i gdy zaczynamy operować takimi pojęciami jak emocje, uczucia, intencje, to wręcz zmuszeni jesteśmy zrewidować nasz paradygmat i wprowadzić pewne zmiany dostosowanej przez nas dialektyki, a i tak nierzadko odczuwamy pewną niemoc w określeniu i nazwaniu niektórych stanów ducha. Ułatwieniem tutaj mogą być pewne analogie i porównania, do których ośmielę się posunąć. I tak normalni ludzie, jak i my, miłośnicy czarnych krążków, podlegamy takim samym naturalnym prawom i uczuciom, których nie sposób stłumić. I za każdym razem, gdy wchodzimy w posiadanie kolejnej płyty, czy łatwo nam się do tego przyznać, czy nie, towarzyszą nam silne emocje. Tym bardziej w takim przypadku, gdzie wiem, że szczęście nie potrwa długo, bowiem przygotowując ten odcinek posiłkuję się przykładami płyt, które trafiły do mnie w zasadzie na chwilę. Mianowicie jeden z moich kolegów wybrał tych kilka dla niego szczególnych płyt i poprosił mnie, bym je zgrał. Korzystając więc z okazji, dzielę się z wami tą wspaniałą, jakże przyjemną, a zarazem wręcz intymną chwilą i wznoszę toast za ciepły stosunek do płyt winylowych, które niestety nie zawsze brzmią ciepło, ale o tym kiedy indziej. Usłyszałem kiedyś taką anegdotę, która mówi o tym, że brud do 3 mm grubości w zasadzie nie powinien przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu, a powyżej 3 sam odpada. Nie wiem, jak to się ma do gatunku Homo sapiens, nigdy nie sprawdzałem, ale wiem, jak powinno to wyglądać w przypadku płyt winylowych. I o ile kiedy nawiązujemy pewne bliższe relacje z materią ożywioną, możemy mieć nadzieję, że respektując pewne zwyczaje i obyczaje, o swoją czystość zatroszczyła się sama i ewentualne ponowne poddanie się czynnościom niewątpliwie przyjemnym sprowadzi się do funkcji rytualno-relaksacyjnej. Tak w przypadku płyt winylowych o bliżej nieokreślonej proweniencji i kondycji, kąpiel uważam za czynność niezbędną i konieczną do zachowania bezpieczeństwa naszego sprzętu. Nie wyobrażam sobie bowiem sytuacji, w której biorę taką nieczystą płytę i kładę na szpindel swojego gramofonu i opuszczam igłę celem penetracji takiego rowka. Dlatego, moi drodzy, dbajcie o swój diament, to znaczy igłę. No, na jedno wychodzi. I myjcie płyty, które do was trafiają, a i tym, które od dawna trzymacie u siebie, zaserwujcie czasem kąpiel. A to, jak to najprościej zrobić, o tym już za chwilę. Zapraszam. Z płytami winylowymi jest podobnie jak z innymi dobrami, które żeby nam ładnie, bezawaryjnie służyły długo, żebyśmy czerpali z nich przyjemność, no musimy o nie dbać. Niezależnie od tego, czy chodzi o na przykład samochód, czy inne urządzenie mechaniczne lub jeszcze bardziej skomplikowane, czy o formę ożywioną, na przykład jakiegoś czworonoga, któremu musimy gotować, troszczyć się o niego, sierść głaskać na przykład, albo o stworzenie dwunożne, to jeszcze bardziej wymaga większego wysiłku, uwagi, poświęcenia nie tylko emocjonalno-mentalnego, ale i
materialnego także. Płyty winylowe są znacznie mniej wymagające, niemniej też oczekują z naszej strony od nas jako ich miłośników odrobinę uwagi. I tutaj możemy rozróżnić dwa sposoby dbania o nasze krążki. Tak zwany sposób suchy i mokry. Jeśli chodzi o proces suchy, no to najlepszym przykładem może być taka specjalna szczoteczka, niezbyt wyszukana. Posiada właściwości antystatyczne. Jest to włókno w łosie węglowe, odpowiednio w takich dwóch rzędach usytuowane. No i oczywiście ruchem okrężnym za każdym razem, kiedy użytkujemy nasze płyty, kiedy kładziemy na talerz gramofonu, ewentualny kurz, paprochy sobie usuwamy tą szczoteczką. No ponadto ona nam to neutralizuje elektrostatycznie, taką płytę. Także uważam to za, że tak powiem, wyposażenie niezbędne, bardzo proste. Także to jest jeden ze sposobów. Co do procesu mokrego, no to oczywiście mamy tu na myśli różnego rodzaju urządzenia myjące, potocznie mówiąc myjki. I tutaj asortyment jest dosyć szeroki, od bardzo prostych, czysto mechanicznych, obsługiwanych ręcznie, nieskomplikowanych poprzez częściowo zautomatyzowane. I tutaj przykładem może być taka słynna myjka Okinoki, gdzie mamy możliwość odsysania brudu i kurzu z płyty, działające na zasadzie po prostu odkurzacza, aż do urządzeń znacznie bardziej skomplikowanych, takich, które wykorzystują ultradźwięki do jakby skuteczniejszego pozbywania się zanieczyszczeń. Są to maszyny, które po procesie mycia automatycznie suszą te płyty tak, żeby od razu były gotowe do użytku. Tak więc nasz wybór najprawdopodobniej będzie podyktowany zasobnością naszego portfela. Jeśli możemy sobie pozwolić na taką ekstrawagancję i wydać ładnych kilka tysięcy złotych na urządzenie myjące, dbające o nasze winyle, no to czemu nie? Ale miejmy świadomość, że igła poruszająca się po powierzchni płyty i mająca z nią mechaniczny kontakt, część zabrudzeń i kurzu znajdującego się na płycie zostanie zebrany przez igłę, a część pozostanie i wręcz zostanie wbita po prostu w powierzchnię płyty i usunięcie takiego kurzu jest wręcz prawie że niemożliwe. I nawet taka myjka z funkcją ultradźwięków nie usunie całkowicie wszystkich zanieczyszczeń. Dlatego ja osobiście proponuję znacznie tańszą opcję i chyba stosunek skuteczności do ceny jest najbardziej korzystny. Jest to w pełni mechaniczne urządzenie, chyba najbardziej popularna myjka firmy Knosti. Ja ją polecam, bo jest bardzo fajnie się po prostu ją użytkuje. I tak, co my tu mamy? No oczywiście główny bęben myjący, nie wiem czy to będzie widać, w środku znajdują się po obu stronach szczoteczki i tutaj użytkownicy często żywią obawę na jak długo te szczotki wystarczą, bowiem one wymienne nie są. Ja umyłem ponad 200 płyt, nie widzę żadnego uszczerbku w ich skuteczności, funkcjonowaniu i wyglądzie. Także chyba nie ma obaw, biorąc pod uwagę koszty tego urządzenia. I co? W zestawie mamy płyn. Ja osobiście uważam, że ten płyn, jedyne co słusznego możemy zrobić z tym płynem, to odkręcić korek. Nie będę tu demonstrował, bo by się mokro zrobiło i przechylić go. Nie no, przesadzam, może nie jest aż taki zły, ale na pewno tak zwana mikstura forumowa jest znacznie skuteczniejsza i po prostu lepsza. Tak więc co do zestawu, no to mamy główny pojemnik, w którym myjemy płyty i taki bardzo zgrabny, schowany pod spodem stojak, na którym zmieścimy maksymalnie 15 płyt, ustawiając je tutaj w tych widełkach, w szeregu. Mamy jeszcze lejek, oczywiście możemy sobie filterek założyć i
przepuścić tą naszą miksturę, płyn i go jeszcze raz czy kilkukrotnie zużytkować, ale ja kieruję się być może zbyt daleko idącym puryzmem i zmieniam, po prostu stosuję jako płyn jednorazowo. Tak więc zmierzając już albo dopiero do gwoździa programu, szybciutko o tej miksturze zacnej. A więc pierwszy i zasadniczy składnik. Alkohol izopropylowy, jak najczystszy, 99,9, przynajmniej tak piszą. Nie wiem jak u nas w zacnym kraju, ale tu na wyspach bez problemu jest dostępny, na eBayu nie ma problemu. Litrowa butelka, tam chyba 7 funtów, drobiazg. 100 ml. Rozrabiamy do objętości pół litra. 500 ml to jest nasz jakby roztwór ten roboczy, ilościowy, ile potrzebujemy. Akurat to jest ilość na taką powierzchnię. Więc 100 ml tego alkoholu izopropylowego. 100 ml. Do tego 400 ml wody destylowanej. Destylowanej tu jest dejonizowana. Taka woda czysta po prostu do akumulatorów, do żelazek po prostu. 400 ml, czyli mamy już te 500, ale jeszcze oprócz tego coś takiego, ja używam tetenala Mirasol 2000. Może być fotonal lub inny środek no, powszechnie stosowany w tradycyjnych technikach fotograficznych do zwilżania, odprowadzania wody z klisz, z filmów i papierów fotograficznych. Ja używam Mirasola. Mirasol 2000 tetenala, może być kodakowski fotonal bądź jakiś inny tego typu środek. Dosłownie 3-4 kropelki na tą objętość wystarczy. No i to również antystatyczne właściwości zawiera. I to jest cała mikstura. No tak, tylko już ponad 10 minut materiału minęło. Ja więcej gadam niż mówię. A jeszcze sporo rzeczy chciałem powiedzieć. No, taki temat, bym powiedział, dosyć płynny. Dlatego postanowiłem podzielić ten materiał na dwie części. Bo jeszcze sporo takich istotnych zagadnień będziemy musieli sobie powiedzieć. Także mamy kąpiel przygotowaną. Ale to, co tygryski lubią najbardziej, pozwolę sobie zaprezentować w kolejnym filmiku, w części drugiej, do której gorąco zapraszam.